Siema, witajcie w 24 odcinku programu Zagrajmy World. Dziś jest ze mną Arti. Siema. I co? I od razu na sam początek małe info na temat wybierania kanałów do naszego programu. Po wielu komentarzach, które mówiły, żeby zmienić ten sposób wybierania, ponieważ jest niesprawiedliwy to losowanie, wiele osób uważało, że jest to niesprawiedliwe. Wzięliśmy sobie to do serca i postanowiliśmy wybierać tak kanały, że wybieramy te kanały, które nam się po prostu spodobają. Wy nadal piszecie komentarze pod filmem, że bierzecie udział, a potem my te wszystkie kanały przeglądamy i wybieramy ten, który nam się najbardziej spodoba. No. No i w sumie to I tak. tyle. No. Dzisiaj no, wybraliśmy. Zaczęliśmy tym razem od tła, tylko od informacji. Tak, taka mała ale informacja. Teraz będzie tło. No mi się najpierw. To podoba. Czekaj, no a może powiem, kogo oceniamy, co nie? A, racja, racja. Jezu, Arti. I dziś ocenimy sobie kanał użytkownika o niku RoyalZak89. Najbardziej mi się spodobał ten kanał z dzisiejszych wybranych. No i tak, i zaczynamy od tła, Arti. Tło mi się podoba, jest inne niż wszystkie, według mnie. Jest to głównie białe tło z niebieskimi napisami i z padami od Nintendo 64. Xboxa bodajże 360 i PlayStation. No, Arti, No popisałeś jest jeszcze wiedzą. Jakaś mysz. I klawiatura na samym dole. Ogólnie. No, klawiatura. Ogólnie mi się podoba. Tak, jasne tło. Fajne. Mi też się podoba. No i co? No tyle, na co możemy tu więcej powiedzieć. Fajne tło, no. Jasne, mówię, no. Wcześniej wspomniałem. Dobra, opis kanału. Opis kanału jest obszerny, w sześciusieńko jest to, co trzeba, czyli o sobie coś tam napisał, opis tych wszystkich serii, które aktualnie nagrywa. Jest sposób oceniania recenzji, znaczy z gier, których recenzuje. No, może nie ma tych, właśnie, FAQ nie ma, czyli odpowiedzi na no. Najważniejsze pytania, ale to możemy to odpuścić jest w sumie. Prawie wszędzie, więc. No ale zazwyczaj powinno być. Ale tak poza Wszędzie tym jest. Są prawie takie same pytania i prawie takie same odpowiedzi. Tak. A więc opis w porządku. Tak. To przejdźmy do playlist. Pierwsza jest playlista. Sześć playlist. Tak, sześć playlist. Pierwsza playlista to jest playlista inne. Jak sama nazwa wskazuje, są tam filmy niepasujące do innych kategorii pozostałych playlist. I przykładowy film z tej playlisty to właśnie Podsumowanie roku. Tak. Ten film jest podzielony aż na 9 partów, w którym są omawiane właśnie zeszły rok 2011 jest omawiany przez kilka osób, nie tylko właśnie przez Royala. Kilka osób naraz to wszystko mówi. I naprawdę super się tego słucha. Słuchać, że jest wszystko ogarnięte, że zapoznane jest wszystko z tematem i no jest po prostu dobrze jest. Naprawdę fajnie się tego słucha. No i tylko jest jeden minus, że u jednego z rozmówców czasami przerywa mikrofon i jest echo. Takie to jest taki. To trochę przeszkadza, czasami przeszkadza, jak coś mówi. I jeszcze takie do powiedzenia do tego, w każdym parcie jest poruszany inny temat, na przykład jednym z tematów jest, na przykład co tu wybrać, na co czekamy w przyszłym roku, taki temat sobie na przykład wybrali w parcie 8. I co, no i z mojej strony to tyle, no są to jeszcze inne filmy, ale to są takie na przykład Wesołych Świąt od Royala, no to takie właśnie pasujące do tej kategorii inne. Następna playlista, to znowu ja się będę wypowiadał, jest to playlista pokazówka. Czekajcie, sobie znajdę. I jest to seria filmów z gier z komentarzem na żywo. Sam Royal określa tą serię jako filmy z gier, których jeszcze nie przeszedł i chce poznawać je razem ze swoimi widzami. Jakość wideo jest dobra, choć nie we wszystkich filmach jest HD. Co do audio. W Rainbow Six Vegas troszeczkę za cicho mówiłeś. To albo ścisz dźwięki, albo po prostu głośniej mów. Tak. Komentarz co nowszy odcinek jest coraz lepszy. Na początku ładnie opisujesz nam grę. Przykładem takiej sytuacji jest właśnie
pokazówka z gry Rainbow Six Vegas oraz Sid Meier's Pirates. Nie wiem, czy to tak dobrze wymówiłem, ale chyba tak. Sid Meier's. Sid Meier's Pirates. Dobra, Arti zawsze mnie tu poprawia. No i ode mnie to tyle. Następna playlista to zagrywka od Royala, to już Arti. Tak, tutaj są recenzje z nowszych gier, oceniane w skali od 1 do 10. Możemy tutaj zobaczyć recenzje takich gier jak Doom 3, Train i Train 2, Crysis 2 i Need for Speed Hot Pursuit. Chociaż to nie jest wszystko. Tutaj komentarz jest bardzo dobry. Szczególnie mnie uwiódł komentarz dotyczący Traina. Tak, Arti tak się podniecał już normalnie. Nie, ale to nawet nie chodzi o samą grę, mi chodzi o komentarz. Prowadzenie jest świetne. A no czemu? No, ponieważ to jest rozwinięcie narracji narratora z gry. Narracji narratora, dobra, spoko. Czepiasz się. No i następna playlista to znowu dla ciebie. Żyłka Eksploratora. Tak. Według mnie to jest najgorsza playlista z tych, które oceniałem, co nie znaczy, że jest zła. Wręcz przeciwnie. Też jest bardzo dobra, tylko po prostu jest trochę słabsza. Tutaj widzimy eksplorację z gry Skyrim. I to jest też z komentarzem. Komentarz jest dość cichy. Szczególnie to jest mocno kontrastuje z dość głośnym intrem. Intro wprowadza w nastrój taki podróżniczy, ale jest ciutkę zbyt długi. I to by było chyba na tyle co to żyłki eksploratora. Następna playlista znowu twoja. Tak, Retro Royal. Tutaj znowu są gry trochę starsze, między innymi Mario Kart, Dino Crisis czy Medal of Honor Allied Assault. Jak to sam... Czekaj, jeszcze ja coś dopowiem. Jak sam Royal mówi, są to opisy gier, które wyszły przed rokiem 2003. Tak. Co tu dużo mówić? Podobnie jak w zagrywce. Komentarz stoi na wysokim poziomie, są to recenzje. I też mi się bardzo podoba. Też tak. Jest cena od 1 do 10. Mhm. Ej, ostatnia playlista to jest playlista pod tytułem Kooperujemy. Tutaj mamy filmy z kooperacji. Royal gra wraz ze swoimi przyjaciółmi. W tym przypadku z Doa w Guild Wars. Jakość wideo zadowalająca. Audio to z tym właśnie różnie bywa, ponieważ jest tam dość dużo osób. Naraz mówi przez ten mikrofon i wiadomo, nie każdy musi mieć mikrofon super jakości i żeby było go dobrze słychać. Tak. No i ogólnie miło się ogląda, wiadomo, na luzie dużo osób rozmawia, więc ogólnie się miło takich rzeczy słucha i jest fajnie. No. To może ogólnie podsumujmy jakość audio, jakość wideo i komentarz. Komentarz. No, jakość wideo dla mnie zadowalająca. Większość filmów jest w HD, choć nie wszystkie. Arti, ty coś? No, wszystko już statystyk powiedział, ja się z nim całkowicie zgadzam. Jakość audio, no to tak jak tutaj właśnie. Czasami za cicho, czasami... No, zazwyczaj to cicho, za cicho jest. Ja to najbardziej odczułem właśnie w Skyrimie, bo tam intro było dosyć głośne z gitarową muzyką, a później musiałem bardzo podgłośnić YouTube'a. Też nie było cię słychać. Dobra, ale no tak i dobrze. Teraz komentarz na sam koniec. Tak, powiem ci tyle. Nie brakuje ci słów. Najlepiej ci idzie jak nagrywasz z kimś i... To jest właśnie w tej kategorii inne w tej serii filmów, jak się nazywa, podsumowanie roku. Ale na pewno nie miałeś wszystko napisane na kartce, no ale nie o to chodzi, po prostu dobrze się słucha, miło jest i starasz się jak najwięcej mówić. Tyle tak, no tak. Ode mnie. Zgadzam się z tobą na Sidestick, także w tym względzie, jedynie w pierwszym odcinku Żółki Eksploratora trochę odczułem taki... Czasami był taki zastój, gdy płynąłeś wodą, ale to jedynie w pierwszym odcinku. W reszcie jest okej, git.
Komentarz stoi na bardzo wysokim poziomie. Ciekawie No, 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 opowiadasz o nie szalej, nie recenzjach. szalej, koleżko. Bo Dobrze, stoi na ale wysokim zawsze może być poziomie. lepiej, co nie? A no zawsze. Perfekcja jest nieosiągalna, ale należy do niej dążyć. Tak. No i co? Ocena końcowa? Będziemy wystawiać ocenę końcową? No tak. Ty No to pierwszy. art. A czemu ja? Zawsze ja pierwszy jestem, Bo teraz ty. tak. No mów, nie denerwuj Dobra, mnie. moja ocena to 9 na 10. Prawie mat. A moja ocena to 8 na 10. Ty niedobry. Będę dzisiaj tym gorszym. A więc tak. Zapraszamy na jego kanał. Łapkujcie, subujcie, ponieważ jest to motywuje do dalszej pracy i Dokładnie, dokładnie. tak. Także do pracy nad kanałem. Tak. No więc jeszcze raz polecam. Zapraszam również na nasz kanał. I dzisiaj żegnam się z wami, Sadistik. I Arti, do zobaczenia następnym razem. Bye bye.